Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. Od razu mówię, że nie planowałem tej recenzji, ale jak tylko zobaczyłem to, co teraz macie na ekranie w sklepie spożywczym, od razu stwierdziłem, że muszę się z Wami tym podzielić. Jak widzicie, najwyraźniej będzie to jajko niespodzianka ze SpongeBobem. Cóż mogę powiedzieć? Spongebob kancia stoporty to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych współczesnych serii animowanych dla dzieci stworzona przez kanał telewizyjny Nickelodeon, tak jak uwielbiany przeze mnie Avatar legenda Anga. Ale jak patrzę na to, co mam w ręku, wydaje mi się, że sam serial jest o niebo lepiej zrobiony niż to jajko niespodzianka. Spójrzcie na to strasznie pomarszczona, ledwo daje się ustalić, że to jest Spongebob. Zresztą, tu mamy coś, co wygląda jak pan krab, który miał trochę więcej szczęścia, ale i tak, już samo logo jest momentami trudne do odcyfrowania. To po prostu odpada. Tu mamy trochę odsuniętej czekolady, także nie wiem, kto to wyprodukował, ale raczej się nie przyłożył. Ale przynajmniej widzimy, że termin ważności przypada na listopad 2013, tak? Nie, to jest chyba data produkcji. Faktycznie. To jest maj 2015, także teoretycznie jest jeszcze bezpieczne spróbowanie tego. Ale jeśli to jest data produkcji, to kurczę, ciekawe, ile tu jest konserwantów. Nie wiem, w każdym razie dobrze, że to zostało kupione w małym lokalnym sklepiku, bo już nawet sam kod kreskowy poddaje się marszczeniu tego wszystkiego. Także tak, nie czuję się na razie specjalnie zachęcony, ale zobaczymy, może jakimś cudem coś z tego dobrego wyjdzie. Choć osobiście raczej wątpię. Tak wygląda nasze jajko bez tego ohydnego sreberka. Co ciekawe, widzimy tutaj wyraźny wzorek. Linie, które zbiegają się do jednego punktu, ale nie mogę tego zbyt dobrze pokazać. Bo ta czekolada, w moich warunkach oświetleniowych, już chce mi się topić w ręku. Także wystarczy, że usłyszymy ten charakterystyczny dźwięk żeby wiedzieć, że czekolady musimy się pozbyć, bo jest przeszkodą na drodze do naszej niespodzianki. Także rozwalmy czekoladę i zobaczmy, co jest w środku. Aha, zniszczenie. Hmm. No dobra, raz kozie śmierć. Hmm. Całkiem niezłe. Nie tak dobre jak Kinder Niespodzianka, ale mimo wszystko zjadliwe. Także... Tja. To pójdzie na bok. Zobaczmy co jest w środku. Samo jajko nie wygląda na zbyt dobrze zrobione, ale... Co mamy tutaj? Co to jest? Co? Co? Okej, okay, Na pierwszy rzut oka to wygląda jak samochód. Tak. Ale mam umiejętności w dedukcji. Vintage car. tak, stary samochód. A co to ma, przepraszam, wspólnego ze SpongeBobem? Eee, nic. Pewnie jedyne, co faktycznie tutaj wiąże to jajko ze SpongeBobem, to te grafiki na sreberku. A tak to mogłoby tutaj być wciśnięte dosłownie cokolwiek innego. No dobra, spróbujmy to złożyć i zobaczymy, jak to wygląda w gotowej formie. A oto nasz złożony stary samochód. I wiecie co? Chyle czoła przed tą zabawką. Od lat nie miałem w rękach czegoś równie badziewnego co to. Jakość tego samochodzika jest tak żałosna, że nawet sklepy ze wszystkim po złotówkę nie chciałyby tego sprzedawać. Jak widzicie, części są bardzo niedorobione, wręcz koszmarnie nieobrobione. Koła mają na sobie kawałki plastiku, także to, że to się jeszcze w ogóle kręci, jest cudem. Części nie chcą do siebie przylegać, bo ich mocowania są źle zrobione. Jakość plastiku w rynku jest koszmarna, cieniutkie, beznadziejne. Normalnie, że ktoś w ogóle chciał dawać takie coś do jajka niespodzianki, jakiekolwiek by ono nie było, to jest tandeta, która wręcz obraża podróbki. O chyba, masakra. Także wygląda na to, że SpongeBob jak na razie do jajek niespodzianek szczęścia nie ma, i jeśli tak mają wyglądać wszystkie jajka niespodzianki tego typu z logiem naszego bohatera, to chyba już nigdy więcej nie chcę się do nich dotykać, bo ta zabawka jest po prostu koszmarem, do którego nie chcę nigdy więcej wracać, i wam też nie radzę. I to już wszystko na tą wideo-recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się, Zgiń, Przepadnij, siło nieczysta! Zdjęcia.